Piątek, 18 października, czas na główne wydanie informacji telewizji TVS. Grzegorz Żądło, zapraszam. Mija pół roku od wyborów samorządowych. To dobry czas na pierwsze oceny i podsumowanie tego, jak radzą sobie nowi prezydenci i prezydentki. W tym roku władza zmieniła się w trzech dużych śląskich miastach: Zabrzu, Chorzowie i Gliwicach. Jak zwykle punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Paweł Jędrusik. W piątek Katarzyna Kuczyńska-Budka przedstawiła swojego trzeciego wiceprezydenta. Została nim Agnieszka Dylewska, dotychczasowa skarbnik miasta. Za kilka dni rozpocznę 25. rok pracy w Urzędzie Miejskim. Rzeczywiście przez dotychczasowy okres pracy zajmowałam się głównie sferą finansów, ale wszystkie wydziały i jednostki miejskie również przez ten pryzmat finansowy zdążyłam poznać. Po około półrocznej pracy jako prezydent miasta Katarzyna Kuczyńska-Budka wśród sukcesów wymienia m.in. przygotowanie planu i wskazanie źródeł finansowania budowy 1000 mieszkań, zatrudnienie urbanistki miejskiej czy postępy w kwestii budowy szpitala. Jestem bardzo zadowolona. Oczywiście jestem zmęczona, bo to takie wejście do urzędu, które było zdominowane przez jakąś grupę, która ponad 30 lat rządziła jednym miastem. Wszyscy wiedzieli, że nie będzie łatwe. Ja też o tym wiedziałam, ale to moje ponad 20-letnie doświadczenie w administracji jednak trochę mi tutaj pomogło. To doświadczenie radnej również mi pomogło. Inne zdanie na temat pracy nowej prezydent mają radni opozycji. Jak mówi Łukasz Chmielewski z Prawa i Sprawiedliwości, chodzi głównie o wspomniany już szpital. Niestety mamy już takie pierwsze zastrzeżenia. Do tych zastrzeżeń uważam, że są takie trzy istotne. Pierwsze to jest kwestia budowy szpitala w Gliwicach. Od kilku lat szliśmy w kierunku budowy szpitala miejskiego. Pani prezydent zawróciła z tej drogi. Na ten moment niestety nie ma finansowania na szpital kliniczny. Opozycja z PiS zarzuca Kuczyńskiej-Budce m.in. wnioskowanie o podwyżkę podatku od nieruchomości czy dopuszczenie do organizacji Marszu Równości i objęcie go patronatem. Ciekawa sytuacja jest też w Zabrzu, bo tam Agnieszka Rupniewska swoją kadencję rozpoczęła od oszczędności. Nie ukrywam, że nastrój jest dobry, ale to tylko dlatego, że mieszkańcy mają poczucie i wiarę w to, że te decyzje, trudne decyzje, które w tej chwili podejmuje, są właściwe, więc tak naprawdę czerpię energię z tej ich wiary. Mniejszą wiarę prezentuje jednak radny Kamil Żbikowski, który był kontrkandydatem Rupniewskiej w wyborach prezydenckich. Co zaskakujące, w praktycznie każdym wymiarze Zabrze wydaje się funkcjonować gorzej niż to było przed zmianą władzy, a oczekiwania były inne. No nie jest to coś, o czym Zabrzanie marzyli i czego potrzebowali. Radny wymienia m.in. utratę doświadczonej kadry urzędników, którzy odeszli albo zostali zwolnieni, czy brak kompetencji prezydentki do wprowadzania oszczędności. W Chorzowie kartą przetargową w wyborach była kwestia budowy stadionu dla miejscowego ruchu. Na razie przełomu w tej kwestii nie ma, a dotychczasowy wiceprezydent miasta zauważa u Szymona Michałka pewne braki. Po pierwsze, bardzo jest aktywny w mediach społecznościowych. Po drugie, bardzo często spóźnia się na spotkania z mieszkańcami, spóźnia się na spotkania przy rozdaniu na przykład pod spodkiem Rady Wozów. To no, ma problem z zarządzaniem czasem. No, to, co zaobserwowaliśmy, to, że często oddaje dotacje unijne, co się raczej nie zdarza, by oddawać środki, które zostały pozyskane w poprzedniej kadencji. Szymon Michałek był dzisiaj dla nas nieuchwytny. Pół roku to oczywiście za mało, żeby rozliczać nowych prezydentów z obietnic wyborczych. Warto jednak zwrócić uwagę, że realizacja niektórych z nich może zająć więcej, niż wynosi ich kadencja. Jeszcze 4 lata temu odjeżdżały stąd autobusy. Teraz powstaną tu mieszkania. Działka przy ulicy Piotra Skargi w samym centrum Katowic zostanie zabudowana 3 wieżami, z których najwyższa będzie miała prawie 59 metrów. Prace budowlane rozpoczną się jeszcze w tym roku. Karolina Komada. Choć plac przy ulicy Piotra Skargi w Katowicach wciąż stoi pusty, to już wkrótce mają tu wyrosnąć 3 wysokie budynki. Na z każdej strony po prostu to centrum betonują. Pani Danuta od dziecka mieszka w tej kamienicy naprzeciwko. Pamięta, jak przez lata mieszkańcy skarżyli się na dworzec autobusowy, który działał tu do końca 2020 roku. Cieszyliśmy się, że pozbyliśmy się dworca PKS-u, bo jest spokój, a teraz będzie budowa. Tu powinno coś zrobić coś zielonego przede wszystkim, bo tylko jest tylko ten jeden placyk i nic więcej. A tutaj jak teraz postawiam ten biurowiec, to nie przynacie ten bloki, to nie przypiął, nie przyłatał. Naprawdę. Także nie jestem zadowolona. Niezadowoleni są też inni mieszkańcy. Obawiamy się tego, że jak będą niestety fundamenty kładli i tak dalej, no to, że niestety coś się tutaj posypie, tak? Tutaj czuć, wie pan, jak się to nazywa.
wibracje, jak przyjeżdża autobus, a co dopiero jak będą fundamenty kładli. A fundamenty będą powstawać już niedługo, bo deweloper firma Archicom otrzymał już pozwolenie na budowę. Dwie kondygnacje mają być kondygnacjami podziemnymi, natomiast dojazd do drogi, przyłączenie do drogi jest przewidziane od ulicy Słowackiego w ramach tego pozwolenia na budowę. Na razie trwa porządkowanie terenu po dworcu, jednak jeszcze w tym roku ma rozpocząć się budowa budynków, które będą miały od 12 do 18 kondygnacji. Najwyższy sięgnie prawie 59 metrów. Łącznie w inwestycji znajdzie się 341 mieszkań i 6 lokali usługowych. Będą od takich najmniejszych jednopokojowych po maksymalnie mieszkania pięciopokojowe. Pod budynkiem znajdzie się dwukondygnacyjny garaż podziemny. Liczymy również na rowerzystów, bowiem w budynku będzie bardzo duża ilość miejsc dla rowerów. Budowa ma trwać 2 lata, a nowe mieszkania na terenie podwórca autobusowym będą gotowe w październiku 2026 roku. Choć dopiero październik, to już rozpoczęła się rejestracja sztabów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 33. finał orkiestry odbędzie się 26 stycznia 2025 roku. Znany jest już cel zbiórki. Orkiestra zagra dla oddziałów onkologii i hematologii dziecięcej. Rocznie, co roku w Polsce przybywa ponad 1300 nowych zachorowań na nowotwory u najmłodszych. Do leczenia potrzebny jest nowoczesny sprzęt. Karolina Komada. To laboratorium w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Katowicach działa dopiero od kwietnia. Choć funkcjonuje zaledwie kilka miesięcy, to użycie sprzętu już przełożyło się na szybszą diagnostykę pacjentów. Ta skróciła się z 4 dni do 24 godzin. Czyli my szybciej wydajemy wynik, a to jest najważniejsze, jeżeli chodzi o pracę w laboratorium. Wydać kompletny wynik. A jeżeli chodzi o mikrobiologię, to chodzi o wynik o lekowrażliwość, bo wtedy dokładnie wiemy, jakie ma identyfikację lekowrażliwość, dokładnie wiemy, jaki mamy patogen i na co jest wrażliwy. Czyli lekarz od razu daje antybiotyk, który jest celowany, który działa na 100% na to zakażenie i na ten mikroorganizm. Sprzęt medyczny trafił do pracowni diagnostyki mikrobiologicznej w katowickiej Ligocie przy wsparciu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Finał 31. edycji dotyczył walki z sepsą. Głównymi materiałami tutaj to są posiewy krwi i to jest właśnie ta nasza sepsa. Oprócz tego mamy tutaj też posiewy z płynów mózgorodzeniowych, inne materiały, wymazy z ran. Mamy diagnostykę też w kierunku układu zakażeń układu moczowego, zakażeń układów pokarmowego. Tak jak już mówiłam, neurologicznego to mamy płyn mózgorodzeniowy. Niebawem orkiestra zagra ponownie, choć kolejny finał WOŚP dopiero 26 stycznia 2025 roku, to już wiadomo, jaki będzie cel zbiórki. Zagramy dla onkologii i hematologii dziecięcej. Ostatni raz graliśmy 10 lat temu, także dla onkologii dziecięcej. Te 10 lat pokazało, jak bardzo można jeszcze skuteczniej ratować zdrowie dzieci, a także ich życie. A żeby ratować życie, potrzebny jest nowoczesny sprzęt. W Polsce co roku notuje się ponad 1300 nowych zachorowań na nowotwory u dzieci. Tylko na oddział hematologii i onkologii w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka trafia prawie 2000 pacjentów. Najczęstszymi nowotworami u dzieci są ostra białaczka limfoblastyczna czy guzy mózgu. Jeśli chodzi o potrzeby naszego oddziału, to jak sądzę, są one tożsame z potrzebami innych dziecięcych oddziałów onkologicznych w Polsce. To przede wszystkim sprzęt i aparatura służące do monitorowania i diagnostyki małych pacjentów, a więc pompy infuzyjne, aparaty USG, no a także takie najbardziej zaawansowane urządzenie do diagnostyki obrazowej, jakim jest rezonans magnetyczny. Podczas tegorocznego finału WOŚP zebrano ponad 281 milionów złotych. Ostatnia zbiórka przeznaczona była na zakup sprzętu do leczenia chorób płuc. Do 18 listopada trwa rejestracja sztabów WOŚP. Największy park rollercoasterów w Europie odwiedziło w tym roku już 2 miliony klientów. To pierwszy taki wynik w historii Energylandii. Na gościa, który kupił 2-milionowy bilet, czekała na wejściu powitalna niespodzianka i prezenty. Aleksander Kral. Pan Jarek z Krotoszyna za namową żony kupił po raz kolejny w tym roku bilety do Energylandii. Jak się okazało, w zatorze tym razem czekało na niego coś jeszcze. Na pewno zaskoczenie, na pewno coś, czego się nie spodziewaliśmy po wejściu i przywitał nas bardzo miły pan w pięknym outficie i nas zaprowadził na scenę. Wcisnęliśmy wielkiego grzyba, no i się okazało, że jesteśmy tymi 2-milionowymi gośćmi. No fajne uczucie.
Chociaż oficjalnie 2-milionowy klient przyjechał do parku rozrywki dzisiaj, to już od jakiegoś czasu było wiadomo, kiedy to nastąpi. Przygotowania tak naprawdę trwały już od zeszłego tygodnia, chociaż było to już obmyślane troszeczkę czasu temu, ale oczywiście przygotowaliśmy tutaj scenę, atrakcje, konfetti, balony oraz prezenty dla 2-milionowej rodziny. Energylandia to największy park rozrywki w Polsce i jeden z największych w Europie. Wraz z uruchamianiem nowych atrakcji przyjeżdżają tu nowi goście, ale tak wielu jak w tym sezonie jeszcze ich nie było. Po raz pierwszy historycznie osiągnęliśmy wynik 2 milionów gości w ciągu jednego sezonu. Od początku istnienia Energylandii odwiedziło nas łącznie 15 milionów gości z całego świata. Są to goście z różnych zakątków. Główny trzon stanowią Polacy, bo to aż 68% wszystkich naszych gości, ale także Czesi, Słowacy, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Arabia Saudyjska, Litwa czy Niemcy. Regularny sezon w Energylandii powoli się kończy. Do kwietnia park będzie czynny tylko okazjonalnie. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w piątek. Miłego weekendu życzę i do zobaczenia w poniedziałek.